Cześć wszystkim, z tej strony Asri i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effect 3. Tutaj akurat ja się może ruszę, bo cały czas mnie nagabują tutaj dialogami, żeby się ruszyć i szukać. W takim razie ruszymy się i szukamy. Teraz tylko tak. Nie pamiętam do końca, z czym mają być związane artefakty, których szukamy, żeby uruchomić nadajnik Protean. Pamiętam, że są ich że jest ich łącznie 4. Chyba to, o właśnie. Po piersie, wydaje mi się, że z drugiej strony po piersie jedno. Oraz albo tarcza, albo miecz. Wydaje mi się, że tarcza, tak, tarcza i chyba po piersie. Sprawdzimy, czy mi się uda właśnie za pierwszym razem wszystko. Dokładnie. A kurczę, udało się, dobrze. No i się rozpadło. No i spoko. Uzyskaj dostęp do nadajnika. Tak, w takim razie, cóż, uzyskujemy ten dostęp. Poproszę. O, proszę. Last very long. Obtaining chronological marker. Hold. Time scale established. Post-Prothean cycle confirmed. What are you? Reaper presence detected. This galactic cycle has already reached its extinction terminus. Systems shutting down. Not so fast. We need answers. To what question? The catalyst. We need to know what it is to finish the crucible. A Prothean? Or at least a dead one. Remember Vigil? I am called Vendetta, an advanced virtual construct of Patrick Van, overseer of the project you refer to as Crucible. He died fighting the Reapers in the Battle of Tranvia 9. Your remaining time is also at an end. We're all Protheans, so grim. Tak, swoją drogą to też jest ciekawe, że te proteańskie wuj też są, no, nazwane w sposób ciekawy. W sensie, wiecie, tutaj jest akurat taki dysonans trochę. Mianowicie, wiecie, w pierwszej części był Vigil, był stróż w zasadzie, jednoznaczne, prawda? Tutaj mamy Vendetę, zemstę, zdaje się. Więc, no jak mówię, no ciekawe nazwy też mają. Mamy już Javika jako Vendetę, jak już. What happened to the Crucible in your time? Why didn't the Protheans deploy it? We were sabotaged from within. A splinter group argued we should dominate the Reapers rather than destroy them. Skąd my to znamy? Later we discovered the Separatists were indoctrinated. Sounds familiar. Dokładnie. Our past ages led us to believe that time is cyclical. Many patterns repeat. Like the Reaper attacks. And beyond, the same peaks of evolution, the same valleys of dissolution. The same conflicts are expressed in every cycle, but in a different manner. The repetition is too prevalent to be merely chance. We assume the Reapers were responsible for the pattern. Perhaps, though I believe the Reapers are only servants of the pattern, they are not its master. No to ciekawe. So who is the master? Unknown. Its presence is inferred rather than observed. The only certainty is its intention. Galactic annihilation. You now stand at that precipice. Tak, akurat Lewiatan nam powiedział, że żniwiarze w ogóle zostali stworzeni przez inteligencję, którą stworzyli z kolei właśnie rasa Lewiatana, albo rasa Lewiatanów, nieważne. Wiecie, że właśnie ta inteligencja, która miała zadbać o przetrwanie po prostu w galaktyce. W sumie w pewien sposób właśnie osiągnęła ten swój cel, prawda, że przetwarza istoty organiczne, które miała chronić, byt, który, cóż, ciężko zabić skrajnie dość. Co prawda da się, ale jak mówię, no skrajnie trudno, więc no w pewien sposób ten cel został osiągnięty, to trzeba przyznać. Ale właśnie o to może chodzić, o tą inteligencję. There's still hope for this cycle. We need to know what the catalyst is. Trillions of lives are at risk. Trillions of lives are always at risk. But if the Reapers have arrived to end your cycle, this discussion is too late. We can break this cycle. We found your plans for the Crucible. We're building it right now. The Crucible is not a Prothean design. It is the work of countless galactic cycles stretching back millions of years. No właśnie, to było mówione też przez Lewiatana. Each improves upon it. Thus far, none have successfully defeated the Reapers with it. I know a thing or two about killing Reapers. Just tell us what the catalyst is. Confidence alone will not defeat the Reapers. Though I deem your odds of success remote, I will not hinder you.
Then give us what we need to know. Very well. If you have followed the plans for the Crucible, I will interface with your systems and assist with the catalyst too. Powiedz, co to jest? Ten katalizator. O mój Boże, ten dziad. No ciebie widzieć nie chciałam. You killed the scientists. What do you want? Your attention. Someone would like to talk with you. Shepard. How did you find this place? The archives. Or did your shadow broker miss that one? Show yourself. I promise I won't miss. Stick to your talents, Dr. Dasani. You've helped uncover the key to subjugating the Reapers. Or destroying them. Tak a propos, że tak powiem. Destroying the Reapers gains us nothing. How about peace? They're just trying to control us. Think about it. If they wanted all organic life destroyed, they could do it. There would be nothing left. What the hell are you talking about? I know them, Shepard. I know how they think. I think you've gotten a little too close to the enemy. No. I'm saying they've got it right. Why kill when you can control? You've been spending too much time with the enemy. They're dragging you over to their side, their way of thinking. No, I just see things differently. If you truly care about humanity, you'll stop fighting me. You'll join me. Don't ever question my intentions. I've sacrificed more for humanity than you'll ever know. And don't assume you know me. My methods for dealing with the Reapers are simply more refined than yours. You've forgotten everything you stood for. Cerberus was supposed to be humanity's sword, not a dagger in our back. Poetic, but as usual, you miss the point. The world is more gray than you care to admit. With the Prothean data in this beacon, I can end this conflict once and for all. You're either with me or against me. There's nothing gray about that. No, I suppose there isn't. Leng, the commander has something I need. Please relieve her of it. And then bring me the data. Understood. Ta, walcz z Kailengiem. Super! Może można go ująć w zastój? Fajnie by było. Może by tak, o. Serio? Ajajaj. Uwaga, śmigłowiec bojowy. Masz, kurczę, zastój. Ała! Ała bardzo. Aj, zaraz padnę. A to wszystko dlatego, że chcę go załatwić. Jezus Maria, a ty latasz! Kurka wodna! Idzie na moją sondę. Poczekajcie sekundkę. Dobra. Idzie na moją biedną sondę. Masz drugą. W prezencie. Pyk. Ajajaj, ja zginęłam! Jak to się wydarzyło? Przecież mam zasłoną. Halo? Co to ma być? Co to ma być za oszustwo? No, ja się tak nie bawię. Dobra, czyli on mnie jednak jakoś atakuje. Spadaj. Dobra, daję mu sondę w prezencie. Aha. Pyk. On mi chyba rozwalił... Nie, rozwalił mi sondę. To może niech ma w prezencie jeszcze coś takiego. Tak, a to jest pod stałym ogniem, dosłownie dość. Piękne. Pyk. Dawaj, wieżyczko, dawaj, sondo, wierzę w was obie. Pięknie. O nie, i tak się regeneruje. Goddammit. Rozwalił mi wieżyczkę? Ciężko powiedzieć. Nie, ona tam dalej lata sobie. Ale piękne to jest, Chryste Panie.
Ale mnie to bawi. Oj, moja sonda chyba padła, była ta. Shepard jest moja, ta ja ci dam, twoja. Dziadzie ty jeden. On ma to samo co duchy, nie! Ty! Spadaj, żeż ode mnie, wypierdzielaj. Ajajaj. Gdzie on jest? Tam jest, dobra. Sonda mi za to padła. Dobra, to sobie właśnie ją wytworzymy z powrotem. Ale jest zabawna ta walka, ej, no serio. A, okej, okay. coś się porobiło. Aha. O Jezus Maria, serio? Przysięgam, ja jestem większym badasem jak gram niż na tych scenkach. I ta moja sonda w tle. A jest wieżyczka w tle? Tak, tu się dzieje. Tak, jest wieżyczka w tle. Strzelaj! Jezus Maria, tyle się dzieje, ja tylko. Wiecie, ja mam tutaj taką zabawę. No to dlatego, że grałam. Wiecie, dla mnie to nie jest dramatyczne to, co się teraz dzieje. Cerberus thanks you for all your hard work. Tak, i oczywiście, że drań musi nam zabrać wuj, co nie? Bo po co nam w ogóle było powiedzieć wprost, co to jest katalizator? Czym jest katalizator, przepraszam. Moja wieżyczka, moja sonda nic nie pomagają. W sensie ja wiem, że to jest swego rodzaju, nie wiem, przeoczenie bardziej, że nie znikają podczas scenek, ale nie zmienia to faktu, że to dość zabawnie wygląda, jak wiecie, ja tutaj mam właśnie sondę, wieżyczkę rozstawiona, prawda, i się nie uruchamiają, nie atakują jakoś, bo po co? Po prostu on zyskał plot armor i tyle. Albo one zostały fabularnie znieruchomione, to bardziej. Już wolałabym właśnie, żeby zostały fabularnie zniszczone. Strzelaj, wieżyczko, dawaj! Nawalaj z ognia! I to moja sonda. Shepard! Hang on! Jestem ciekawa, gdzie by była wieżyczka na szerszym ujęciu. Tak, ja naprawdę, dla mnie to... Ja się tak skupiłam na tych wieżyczkach, na tej sondzie. Ostatni świadek, co? Osiągnięcia. Counselor? The mission... We've lost contact with the SAF. It's gone dark. How soon will the Crucible be ready to deploy? Counselor, I wish the news was better. We didn't get the information. What happened? Cerberus was there. We were defeated. We don't know how to finish the Crucible. I don't know what to say. What was the situation on Thessia? Deteriorating fast. The Reapers are there in strength. Then you'll excuse me. There are preparations to make.
continuity of civilization to consider. I never thought this day would come. None of us did. Sorry. Asari forces are in full retreat. It is no longer safe for us to remain in this system. Get us out of here. Shepard. Nobody could have predicted Cerberus would reach Thessia before us. It's my job to be prepared, no matter what. And now Thessia's lost, as is the data on the Catalyst. I'm sick of Cerberus beating us to the punch. Let's kick them in the balls first for a change. I'm with James. Anyone know where they're hiding? Anyone? Ktoś, ktokolwiek, Halo, jakieś pomysły? Well, there is something. Let's hear it, trainer. I was able to track Kai Leng's shuttle through the relay and extrapolate his destination. Promysł stanie się przedostać przez przekaźnik masy? Naturally. It's not just gone, though. The signal is being actively blocked. How? I'm not sure. But something is interfering with all signal activity in that region of space. Commander, the Yara system is home to Sanctuary and little else. Sanctuary is a supposed safe haven for war refugees. To było mówione w trakcie naszego biegania po Cytadeli. Głównie. Yes, Mom, I do. If Specialist Trainer hadn't examined the data so astutely, the interference would have been undetectable. Nice work, Trainer. You've given us a shot. Now let's make sure we don't waste it. I was stationed on Horizon in the Yara system. You were the only Cerberus presence while I was there. It's a slim lead. Let's hope it's the right one. I don't care how slim the leads are at this point. We've come too far to let Cerberus stop us. I want that Prothean data. I want the Catalyst. No excuses. Dismissed. Dobra, to sobie porozmawiajmy z admirałem Andersonem w takim razie. Shepard, I heard about Thessia. We were so close, Anderson, so damn close to ending this war. You didn't think it'd be that easy, did you? I knew going in what the Reapers were capable of, but I also knew what I was capable of. And losing the Asari homeworld wasn't in the playbook. Shepard, you know how many times I got my ass handed to me over the years? Surviving the first contact war back in the day was a goddamn miracle. They said I was a hero. I just felt lucky to get out alive. So maybe Kai Leng did beat you. What of it? It could cost us the war. These guys in the Resistance, they know it's a losing proposition. They know the chances of seeing tomorrow are slim to none. But we all signed up anyway. Hell, I'm sitting in London right now staring at rubble. I was born here. And it's looking like I might die here, too. So I say, point us at the Reapers and we'll take our chances. You'll make it, Anderson. And when this is all over, you can show me London. It might need a new coat of paint first. This'll be over soon. It better. Shake this off, Shepard. I will. Anderson out. Tak swoją drogą, tak mi teraz przyszło na myśl, prawda, bo ja wybrałam pochodzenie naszej Shepard, przestrzeń, prawda, czyli że się urodziła i wychowała na statkach kosmicznych, znaczy nie wiem jak z urodzeniem, ale że się wychowała właśnie na statkach kosmicznych i tak w sumie się zastanawiam, prawda, znaczy warte właśnie zastanowienia się jest, że w toku właśnie tych wszystkich podróży międzygalaktycznych i tak dalej, to, czy tam międzyplanetarnych, jeden pies, można założyć, że ona się mogła urodzić na statkach, wychować na statkach i w zasadzie nigdy Ziemi nie widzieć, przed oczywiście przymusowym jej odwiedzeniem na początku trójki. Dobra, terminal wojenny sobie zobaczmy, obcy. Skrzydło myśliwców, diabły pustki. Wow.
Diabły Pustki to nowa formacja wojskowa złożona z pilotujących myśliwce worczów, szkolnych przez ludzi i Turian, choć według kryteriów innych gatunków diabły są bez wyjątku młode, z laserową precyzją skupiają się na eliminacji wrogich statków. Są niezmiernie odważne, a także nadzwyczaj zdyscyplinowane jak na worczów. Podczas inwazji na ich planety diabły walczyły zaciekle, lecz w końcu zgodnie z rozkazem wycofały się przed poniesieniem strat we własnych szeregach. Wyszły z tej walki żywe, płonąc rządzą odwetu. Ekipa robocza worczów. Gdzie jest ten oddział zniewolenia? Żołnierze do zadań specjalnych z różnych gatunków zgłosili się na ochotników do oddziału potajemnie dostarczającego artefakty lewiatana na tyły wroga. W wyniku tych ataków wojska żniwiarzy mają stać się sługami lewiatanów. Miejscowo może to wywołać zamęt i zakłócić działanie wroga. Na większą skalę może z czasem powstać armia wojsk żniwiarzy nastawiona na zabijanie swoich pobratymców. Łocie, panie. Największe problemy stojące przed oddziałem to niewielka liczba artefaktów oraz niechęć dowódców przymierza do otwartego korzystania z tak potężnej broni, powodowania obawą, że żniwiarze mogą opracować środki zaradcze. Trzeba przyznać, że ten tutaj zasób się powinien stale zwiększać. W sensie byłoby to moim zdaniem dość adekwatne, jako wiecie, że artefakty przejmują kontrolę nad coraz większą ilością żołnierzy. Więc no, no byłoby to moim zdaniem adekwatne, gdyby ten zasób wojenny stale rósł, albo po prostu jego liczba się zmieniała. Można i tak tą sprawę zbadać. Cerberus has attacked a comm facility on Onteron. I've updated the galaxy map. Okej, pogadajmy sobie z Steiner. It was a good idea, and right now it's the best lead we've got. In any event, good luck, Commander. Dobra, czyli to wszystko, co miałam mi do powiedzenia, to pędzimy w tym momencie do Jokera. Mhm. If we don't finish that crucible soon, there won't be a galaxy left to save. So Thessia, huh? I guess the Asari are wishing they had fewer dancers and more commandos right about now. Too soon? In case you hadn't noticed, we just lost a few million people. This isn't the time. You see this? Tiptree. Little colony out in the ass end of nowhere. My dad lives there. So does my sister. Reapers rolled in about 2 weeks ago. So you can assume that I'm generally aware there's a war on, Commander. So why the jokes? Because Edie says that according to your armor's metabolic scans, you're under more stress now than during the Skillian Blitz. Like more than Elysium, where it was pretty much you versus 10,000 Batarians trying to kill you. And the last time I had a briefing with Anderson, he told me to take care of you. The guy leading the resistance on Earth is worried about you. And I'm supposed to help. Tak, swoją drogą, szczerze wam przyznam, gdybym ja miała jakiś szerszy wybór w tych dialogach, prawda, nie tylko dwa na krzyż, to osobiście bym nie ochrzaniała Jokera za żarty, ponieważ każdy ma jakiś swój mechanizm, którym za pomocą którego sobie radzi ze stresującymi sytuacjami. Ja osobiście też się śmieję często z sytuacji stresogennych, jak na przykład właśnie wam mówiłam poprzednio, jak mnie chyba Banshee była za blisko mnie, że właśnie mam chwilę paniki, a potem się z tego śmieję. Albo właśnie często w sytuacjach, które mnie po prostu stresują, to zaczynam się śmiać po prostu. I to właśnie się dzieje z Jokerem, że on żartuje, żeby wyładować jakiś stres, prawda? Związany z tą wojną. No kurczę, jakoś trzeba sobie radzić, prawda? Bo jakby w gruncie rzeczy myśleć o tym wszystkim, to jak Shepard, prawda, że ona w tej chwili, no, zachowuje się jakby bratą, wiecie, dotarło do niej, że... Nie wiem, ta wojna, można ją było właśnie zakończyć i to możliwe, że jej wina, że nie powstrzymała Kailenga, coś takiego, przynajmniej, wiecie, z mojej perspektywy, tak analizuję w tej chwili postać z gry. Pozdro. Natomiast, no właśnie, po prostu Joker próbuje sobie z tym radzić i tyle. I appreciate the thought, Joker, but I'm fine. Co jest nieprawdą? The hell you are. You're like half robot at this point. No offense, Edie. And it's my fault. Nie, nieprawda. When the first Normandy, you died because I wouldn't leave. Because you had to come back for me. I couldn't leave the best pilot in the fleet behind, could I? Yeah, well, I guess that would have looked bad on your report. Come on. We got work to do.
Ejajaj. Dobra, coś jeszcze mi powiesz, Joker? Commander? Nie. Shepard, I have a question about human behavior. This isn't the best time, Edie. Perhaps humor? A penguin is driving through the Arizona desert. I'm not in the mood. A lively rendition of La Marseillaise? No. Very well. I will maintain a respectful silence until you indicate otherwise. No, Edie się stara pomóc. Hello, Shepard. Jak może. Co prawda nie do końca trafiona właśnie w związku z tą sytuacją obecną, ale w dalszym ciągu stara się jak może, nie? Okej, w takim razie jeszcze sobie oczywiście zahaczymy o nasz terminal prywatny, skoro już się ta lampka śmieci. Tak wiem, Traynor. Dzięki, że z takiej odległości mnie o tym informujesz. Ewakuacja Tessie, naczelny dowództwo Asari. Dobrze, wiadomość otwarta. Nie przysłało jej naczelne dowództwo Asari. One są zajęte zbieraniem tego, co zostało z ich planety. A więc udało ci się przeżyć naszą walkę na Tessie. Masz więcej siły, niż mi się wydawało. Ale nie zapominaj, że nawet dając z siebie wszystko, nie możesz mnie powstrzymać. Teraz cała planeta ginie dlatego, że zabrakło ci siły, żeby wygrać. Twoją legendę trzeba napisać na nowo. Mam nadzieję, że nie ominie mnie ostatni rozdział. Kończy się twoją śmiercią, Kai Leng. Dlaczego to się dostało do mojego prywatnego terminalu? No ludzie, no. Skaranie boskie z niego. Dobra, w takim razie ja na szybko sobie przestawię oczywiście na tego tajfuna, mojego ulubionego ostatnimi czasy. Na szybko, tak. Na szybko, żeby to przeklikać, prawda? Ile ja mam pieniędzy? Niecałe 50 tysięcy. W sumie mało. Dobra, sobie ulepszmy tajfuna już do końca. W gruncie rzeczy ja sobie teraz pozwolę wydać na całkowicie na moje bronie. Z jednej strony się cieszę, że w tej chwili nie jestem w stanie ich ulepszyć do poziomu 10, bo nie wiem, czy wam mówiłam, ale właśnie to poziom 10 jest maksymalnym poziomem ulepszeń dla broni. Tylko że go się odblokuje, w sensie inaczej, jak się za pierwszym razem gra, to jest odblokowany, są odblokowane poziomy od 1 do 5, od 1 do 5. I dopiero jeśli się gra postacią zaimportowaną z trójki, to wtedy się odblokowują poziomy broni od 6 do 10. Można właśnie dalej ulepszać. Cortez, co mi powiesz nowego? Mogłam przez przypadek przeklikać, przyznaję bez bicia, jego dialog. Szczegóły. Hey, for what it's worth, I know how it feels to lose like that. I know that doesn't make it easier. You're just human, like the rest of us. You're trying to make me feel better. It's not working, Lieutenant. Hey, everyone on this ship knows you did all you could. You need to cut yourself some slack. Whatever it takes to get that data back from Cerberus, we're behind you. Whatever it takes to end this. Noted. Broń lepsza na cały czas teraz. Sure would have liked to visit Thessia before the war. Imagine a whole world of those blue beauties. One of the wonders of the galaxy, if you ask me. Oczywiście, że tak, James. You wanna hit Cerberus where it hurts? I'm with you. Ready when you are. Wiecie co, ja oczywiście jestem w stanie się wczuć w sytuację, ale z drugiej strony nie wiem, jak, bo jak mówiłam też, ja już grałam w tą grę, co nie, i nie raz, i właśnie chociaż umiem się wczuć w tą sytuację, to jednak łatwo jest mi też tego nie robić. You wanted to know more about your history, Asari. Now you do. I have a name. It's Liara Tassoni. And hey, settle down. My home was just destroyed, and all he can do is gloat. Given what's happened today, I think you owe Liara an apology, Javik. Apologize for the truth? For not doing more. You're a Prothean. You were supposed to have all the answers. How could you not stop this from happening? I believed you would. Long ago, we saw the potential in your people. Even then, it was obvious. The wisdom, the patience. You were the best hope for this cycle. So you were guided when necessary. Well, it didn't work. You're still alive, aren't you? Your world may have fallen, but as long as even one Asari is left standing, the fight isn't over. I guess that goes for Protheans, too. Despair is the enemy's greatest weapon. Do not let them wield it. Liara Tassoni. Hmm.
expected. Thank you. We still need her talents. If grief overcomes her, she will be lost to us. So did you actually mean what you said? Does it matter? Liara's been a good friend to me. It matters. Then I will tell you what you want to hear. I meant what I said. Carry on. Okej. Nie będę się szerzej wypowiadać. I'm told you spoke with a VI of one of my people. It seems another Prothean still fights the Reapers. If there is to be victory in this war, it will be for all cycles. The living will avenge the dead. And do not concern yourself with Thessia's fate, Commander. The loss of a planet is insignificant next to the loss of the galaxy. I suffered many defeats in the last war, Commander. Let this loss be the fuel that powers your rage. Ale tak swoją drogą, prawdą jest, że przecież tak samo jest z Ziemią, z Palavenem, tak jak właśnie teraz z Tessią. Wiecie, że dobra, strata ojczystego świata boli, prawda? Ale to nie znaczy, że cały gatunek wraz z tą planetą jedną całkowicie po prostu wymarł. Przecież są właśnie, są ludzie, są Turianie, są Asari poza ojczystymi planetami. Chociażby na Cytadeli, prawda? Właśnie jak mówię, to, że ojczysta planeta upadła, nie znaczy, że rasa upadła. Commander. Oczywiście na ojczystych planetach prawdopodobnie są największe skupiska przedstawicieli danych ras, ale w dalszym ciągu to nie znaczy, że rasa od razu upadła. Shepard. Nothing to report. Nothing to report, Commander. Aha, Tali tu nie ma. Oczywiście, że zapomniałem sprawdzić, czy nie było migracji, ale widzę, że Diana jest na swoim miejscu. Garrus jest na swoim miejscu, Liara też. Tali jest w mesie. No dobra, ale i to wszystko, co... Wszyscy, co się przenieśli na chwilę obecną. Dobra. No, I'm trying to word it right. What happens if you word it wrong? If I'm lucky, the Citadel Stock Exchange drops 2,000 extra points. And if you're unlucky? I don't know. I've never really been unlucky. Commander. Okej. Dobra, w takim razie... Już na pokłady załogi i ostatnie rozmowy przeprowadzimy, chociaż prawdopodobnie teraz i tak będą długie. Zakładam. She went straight to her cabin. She's not answering her comm. Too bad. I've never seen Liara like this. Nie mam opcji, nie poparcia Tali. Can you talk to her? You've known her as long as any of us. And with Palavan. I'm just another damn reminder of how many people are dying. You should talk to her. I just regained my homeworld. She just lost hers. Well, I don't have any magic words. She needs time. Maybe call her later. She went straight to her cabin. I'll go talk to Liara. Thanks, Shepard. Dobra, coś jeszcze masz do powiedzenia? Thanks, Shepard. Aha, nie. To najpierw zahaczymy o Ashley. W takim razie, gdzie ona jest tutaj? I'm sorry, Shepard. You all right? I'm fine. Liara? I don't know. Okay, I'll talk to her. Thanks. This isn't something she should deal with by herself. Same goes for you. Sure. Ta, z tym, że ja się do niej jeszcze będę wybierała. I guess we know what Liara's going through. No, to prawda. Just thinking about Earth, you know? What a waste. No proszę, jak agresywnie. Shepard? Dobra, i skończyła gadać. W takim razie, no cóż, no jeszcze... A w sumie, wiecie co, udam się najpierw do Liary w sumie, bo może się wydarzyć tak, że mnie jeszcze zblokują, jeśli chodzi właśnie o dialogi z innymi, bo z Liarą jeszcze nie porozmawiałam. Nie mam opcji poparcia. Instead, my mother hid the galaxy's most important archaeological find from me. It must have been such a joke to her when I became a Prothean researcher. The penalties for withholding Prothean technology are among the harshest in Council space. Your mother's motives may have been simply to shield you. Perhaps. Thank you, Edie. I hadn't considered that.
Dobra, zobaczymy sobie jeszcze terminale, zanim z nią pogadamy. Możliwe tytuły książki. Glif, oznacz to jako listę możliwych tytułów książki. Jak będzie po wszystkim, opublikuję to, czego od się dowiedziałam o Proteanach. Proteanie, żywa spuścizna. Proteańskie imperium. Proteanie. Ostatni Proteanin. Żywa historia Protean. Nienawidzę wymyślać tytułów dla własnych planów badawczych. Proteańskie podróże. Podróże z Proteaninem. Zapiski proteańskie 2188. Notatka czwarta. Nie mogę pozwolić, żeby rozczarowanie powstrzymało mnie przed poznaniem historii Protean. To równie naiwne, jak uznanie, że wszyscy byli dobrotliwi. Może byłam arogancka, oceniając całą rasę na podstawie nielicznych rozmów z jej jedynym żyjącym przedstawicielem. Nie odpowiada przecież za wykrzywiony obraz swoich pobratymców, który stworzyłam sobie w głowie. Zasugerowałam mu wspólne napisanie książki, zdziwił mnie, mówiąc, że się nad tym zastanowi. Może to początek czegoś więcej. Tak, moja nieumiejętność do wyraźnego czytania i mówienia przy okazji. Dobra, porozmawiajmy z Liarą. How did this happen, Shepard? Wojna! Did I just assume the Asari would be ready? That the Council would protect them? Or was I so busy with the Catalyst that I ignored my own people? Liara, you had nothing to do with the attack on Thessia. Nothing to do with it? I told those people on Thessia we'd save them! How many Asari died? Because I demanded their help? None. Shepard, that isn't true. You've been warning your people for 4 years, Liara. There's not a damn thing you should feel guilty about. If we move fast enough, they'll have a chance to survive this, to start again. We lost Thessia, but we haven't lost the Asari yet. Helping the refugees. That's something I can do. It's something I owe them. I knew you'd think of something. I still need some time, Shepard. But thank you. The Council should have evacuated Thessia earlier. Zastój odblokowano. Właśnie jak mówiłam, nowe moce przed nami. Jeszcze możemy właśnie odblokować. Wymowne. Dobra, w takim razie idziemy do Garusa. Potem zahaczymy jeszcze o Tali. Do Chakwas raczej nie pójdę, myślę. Po prostu nie chcę, muszę przyznać. Dobra, gdzie jest Garus? Tutaj jest Garus, okej. Okay. Any word from your family? They made it off Palavin. It was tight, but they're okay. That's fantastic. That must be a weight off your shoulders. It is. Though this being a war, one burden replaces another. What happened? I just had to make a tough call with the Primarch. He said our fleets are being decimated, so I advised him to cease all offensive operations against the Reapers. A full retreat? The only way to save Palavin now is to hold our ships back for the Crucible. But if I'm wrong, then a lot of other Turian families won't be as lucky as mine. If it means anything, I would have given the Primarch the same advice. Yeah, there's that ruthless calculus again. How are you holding up, Shepard? This all has to be taking a toll. There's only so much fight in a person. Only so much death you can take before you... Before a certain Turian with no romantic skills to speak of tries to cheer you up. Cheer? Coming from you? Mood swings. Don't worry. We'll get through this. We always do. Ajajaj. I znowu moim zdaniem tłumaczenie nie oddaje sensu zdania. Mina zbliżeniowa, no proszę. Można w sumie w nią się wyposażyć. Może będzie lepsza niż granaty. Na pewno będę nią lepiej celowała. To jest pewne. Natomiast po angielsku powiedział, że nie ma umiejętności w zakresie, wiecie, właśnie bycia romantycznym, a powiedział tutaj, że jest mało romantyczny. Moim zdaniem Garus jest mało romantyczny, ale faktycznie taki romantycznie, że tak powiem, brakuje mi słowa, na Boga. Taki właśnie niedoświadczony i to jest moim zdaniem romantyczne, ale to, jak mówię, moje zdanie tylko. Kurde, nie, naprawdę mi brakuje słowa. Dobra, nieważne. Coś jeszcze masz do powiedzenia?
Seeing a world go down like that, thousands of years of civilization on fire. But it wasn't your fault. Thessia was already gone by the time we got there. And maybe the elusive man did win one, but so what? I've lost a few fights in my time, and I'm still here. It's because I always made sure. A battle doesn't make a war, Shepard. We're still in this. Jego głos jakoś dziwnie ucichł, ale chodzi... Znalazłam słowo, którego szukałam. Niezręczny. O. Have you checked on Liara? She must be devastated. That's not something you ever forget. Szkoda, że tutaj dialog się nie zmienia w zależności od tego, czy faktycznie się było u Liary, czy nie. Shepard, this is when you take all your anger and frustration, bottle it up, then use it to rearrange every molecule in Kai-Lang's body. Podoba mi się ten pomysł. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Garus to jest jednak, kurczę, pozytywny wpływ, że tak powiem. Maybe later. Dlatego w sumie tak bardzo go lubię. Jego wypowiedzi, zwłaszcza właśnie Mass Effect 3, bo w Mass Effect 2 to tak średniawo, ale w trójce naprawdę, naprawdę pozwolili jego wypowiedziom być takimi bardzo trafionymi. Nie mam pieniędzy w sumie, chyba mnie nie stać na zakupienie mocy w tym momencie, znaczy zmianę mocy. Ta, nie stać mnie. Dobra, w takim razie uciekamy już chyba do mapy, chociaż w sumie. Czytaj, ma coś nowego do powiedzenia? Tak. Thanks for talking to her. Neither of us knew what to say. There's not much we can say. But being there helps. Thanks, Shepard. Okay, czyli to wszystko. W takim razie wracamy do CIB. I tak, i ja bym sobie na chwilę obecną poskanowała planety, skoro mamy, cóż, jeszcze... No, 4 minuty do preferowanych 45 minut. I tak, i ja w ogóle tutaj się właśnie zmieniło, pojawia się ta ikona żniwiarzy, gdzie wcześniej jej nie było. Coraz więcej w ogóle układów właśnie ma tą ikonę żniwiarzy, jak widać. W ogóle zniknęła nam głowica Perseusza i odległa krawędź, tak to się nazywało bodajże. Zniknęły nam te dwa układy, z tego co widzę. Natomiast tak, zobaczmy, czy jest coś nowego. Głowica Ateny, Mgławica Silańska, Pustkowie Minosa, Nimbus, Mgławica Węża, to wiadomo. Małpia Grań, tutaj Gromada Ethon, Banes Annos, Mgławica Końskiego Łba, Strumień Arcturusa, Gromada Exodus, Gniazdo Myszołowa, coś nowego się pojawiło. Będziemy to odkryć. Tak. Ogólnie to do Sanktuarium się udamy następnym razem. Na samym odcinku, bo po prostu no, nie będę teraz zaczynać akcji i nie wiem, zaraz jej kończyć. Co tutaj w ogóle jest? Stacja Cover. A, nie odkrywam mi nic, że tam jest w ogóle anomalia jakaś. Zaraz się będziemy ganiać ze żniwiarzami. Super! Dobra, co tutaj dalej jest? Gdzie anomalia? Tutaj anomalia. Dobrze. Gubernator Grotan Paznes. Aha. To teraz szukamy chyba paliwa. A, tam jest paliwo. Blisko dość. Miło. Nie powiem. 300 jednostek. Bardzo dobrze. W sensie, wiecie, ja nadal nie mogę po prostu wyjść z podziwu faktu, że od początku gry ja ani razu nie tankowałam. W sumie, w sensie wiecie, żeby podlecieć do stacji paliw i faktycznie paliwo zakupić, bo oczywiście tankujemy automatycznie, kiedy dokujemy na Cytadeli. Aha, tutaj jest pogranicze Keplera, tak? Czyli powiedzmy, że nowy układ. Przestrzeń Nubijska jest też nowa. Natomiast właśnie... Właśnie, że ani razu nie tankowałam, a jednak nie brakuje mi paliwa w ogóle, więc nadal nie mogę na ten... Opragia. Nie mogę po prostu jakoś, wiecie, się otrząsnąć z tego faktu, bo jest to w sumie niesamowite według mnie. Naprawdę, naprawdę bardzo mi się podoba ten fakt. Dobra, co my tu mamy? Dane badawcze z Pragi, okej. Okay. To na chwilę obecną ich nie wykorzystam, bo już byłam u Liary. A
ale na pewno się przydadzą. Oczywiście, że mnie żniwiarze muszą już gonić. Gdzie jest to paliwo? Tutaj. Jak ja to kocham, że wiecie, że jak już się troszeczkę zaczynam unosić, że wiecie, że nie mogę znaleźć paliwa, to akurat znajduję. Ale cóż, to wiecie, to jest magia, po prostu to jest magia, nie? Na zasadzie też jak wręcz się wykrzykuje pewne słowo na K, pięcioliterowe, które jest bardzo, bardzo popularnym przekleństwem oraz przy okazji synonimem pani do towarzystwa, to 50 tylko jednostek, przynajmniej blisko do skraju układu, to jest jak magiczne zaklęcie, co nie? Właśnie jak się przeklina często w gniewie, to takie, jak się zwłaszcza nie można czegoś znaleźć, albo jak wiecie, na przykład, nie wiem, próbujecie założyć obudowę do komputera, ale jest wygięta, więc się niekoniecznie udaje. Miałam raz taką sytuację na egzaminie zawodowym, żeby było śmieszniej. I wiecie, i nagle właśnie przeklinacie tak głośno i nagle się udaje. Magia normalnie, magiczne zaklęcie, jak mówię. To tak nie miał chociaż raz w życiu. A, tam jest oczywiście, że tam skąd przylecieli. Dobra, to ja właśnie zrobię taki olekki zwód, że tak powiem. Kurka wodna i weź wlatuj na orbitę. Właśnie to jest przykre też, że nie zawsze się tak fajnie udaje od razu właśnie wlecieć na orbitę za pomocą dwukliku, bo oczywiście można też za pomocą klikania tej interakcji wejść do układu. Natomiast właśnie w trakcie latania to dwuklik jest wygodniejszy. Natomiast właśnie nie zawsze pomaga. Gromada nimna, tam nic nie było i nic chyba raczej się nie pojawiło nagle. Mgławica klepsydry się pojawiła, za to i mgławica półksiężyc. No, czyli mamy jeszcze dwie nowe mgławice. Przekaźnik masy ponownie. Ile my już razy widzieliśmy tą animację zmienianego układu podróży za pomocą przekaźnika masy. Znaczy układu, kurczę. Znowu wiecie, bo ja tak automatycznie nazywam to układami, prawda? Ale nie, to są mgławice, kurczę. O kurczę, stać mnie teraz na zmianę mocy, ale i tak teraz tego nie zrobię. Bo po prostu, no nie. I tyle. 600 jednostek paliwa i nawet mnie żniwiarze nie będą gonili w tym układzie. Wow, to jest dopiero wygrana. 28% zasobów. Okej, damy radę, spokojnie. Co prawda właśnie w Mass Effect 2 było to trochę inne, jeśli chodzi o badanie kosmosu, że właśnie po prostu wystarczyło wejść na orbitę danego układu, znaczy danej planety, przepraszam, i już automatycznie była ta planeta zbadana. Jedyne co to można w frachtowce Terminusa. Jedyne co można było zrobić to... A, to było jedyne co było w tym układzie? Okej, pasuje mi to. Jedyne co... to Edina mówiła, czy jest anomalia, czy nie na danej planecie. I wtedy się badało trochę bardziej dogłębnie. Że tak to ujmę. Hagalas. Pamiętam tą planetę. Co prawda nie pamiętam za Chiny, co na niej było, ale pamiętam, że albo o nią zahaczyliśmy, albo nawet na niej byliśmy w Mass Effect 2. Hagalas. Więc no, oddział wsparcia handlarza cieni. Właśnie, widzicie, bo na orbicie Hagalas był właśnie statek handlarza cieni, jeśli dobrze pamiętam. Boże, to trzeba mieć talent, autentycznie wlecieć we wrak jakiś z paliwem. To mi się podoba. I żniwiarze nie przylecieli. To też mi się bardzo podoba. Nie chcieli mnie gonić tak naprawdę. Dlatego nie przylecieli nawet do układu. Nie wlecieli. Wow, dwie rzeczy na raz. To też trzeba mieć talent. Nie no, dobra, są. Jest jedna obok drugiej, to raczej nie trzeba mieć talentu, tylko po prostu za pierwszym razem dobrą planetę zeskanować. Co tutaj jest? Technologia statku kosmicznego handlarza cieni. Fajnie. I od razu jeszcze paliwo obok. 600 jednostek! I tak oto nie musimy w ogóle się martwić paliwem. Przynajmniej w tym układzie. Znaczy, galaktyce. Mgławicy. Może być i mgławicy. Dobra, tak, żeby było jakoś najbliżej do tego przekaźnika masy. I jeszcze mgławica półksiężyc. Czy tam mgławica? Chyba mgławica, tak mi się wydaje.
Znaczy jeszcze tam jest chyba rozpadlina Kalestona, tak to się nazywa? Bodajże. W ogóle ja jestem ciekawa, czy jeszcze są jakieś artefakty do zebrania dla nas. Szczerze. Ale żadnego pojęcia nie mam. Ilium, o proszę. Ilium. Zapomniałam, że tutaj w ogóle jest ilium. W sensie w tej mgłowicy konkretnie, w tej części galaktyki w zasadzie. Środki płynne. Aha, okej. Okay. Można i tak. I tutaj już wszystko z tego układu. Mało tutaj było rzeczy. W takim razie... Lusarn. Mało rzeczy tutaj jest, jak już zresztą powiedziałam. Pamiętam, że na pustkowie Minosa, tak to się chyba nazywało, to chyba właśnie w tym układzie był... W sensie układzie... galaktyce, tudzież mgławicy. Była ta cała kopalnia, w której były zombie w Mass Effect 2. To nie było miłe, ani trochę. O, tutaj coś jest. Paliwo. Tutaj w ogóle strasznie, strasznie wolno czujność żniwiarzy wzrasta. To trzeba też przyznać. Możliwe, że ja byłam za daleko od tych planet, żeby się wyświetliły anomalie. Dlatego się do nich wracam i skanuję je jeszcze raz. Ale najwyraźniej jest jeszcze chyba jedna planeta, albo po prostu paliwo do znalezienia. Jedno z dwóch. Może w tym pasie asteroid w sumie. O, mamy to. Beyalt. Aha, bo to jest asteroida. Można i tak. Uzyskano kredyty w takim razie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pieniądze zawsze się przydadzą. Ja wiem, że teraz wydłużam odcinek, ale już wiecie, chcę wszystko już, co mamy, obadać. I potem się zająć... potem się zająć rzeczami. Dobra, to w takim razie jeszcze zahaczymy o to Morze Cieni może wpierw, a potem do rozpadnienia Kalestona. Bo tutaj głównie zahaczam, żeby sprawdzić, czy jest tylko jeden układ, czy więcej. Bo jeśli... Nie, dobra, jest tylko jeden. W takim razie olać to, bo skoro jest tylko jeden układ, to raczej nie ma w nim nic, z uwagi na to, że to jest miejsce, w którym jest główne zadanie. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, ale... Znaczy były, wiecie, na przestrzeni wszystkich, na przykład chyba w tam, gdzie była Tessia, wydaje mi się, że aha, tutaj też nic nie ma. No dobra, w takim razie ja w tym momencie wychodzę z mapy galaktyki i się z wami żegnam, tak więc dzięki wielkie ludzie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że będziecie też oglądali następne. Do usłyszenia, cześć!